Cześć kochane, witam na kanale Ladies. Dzisiaj odkryjemy przed Wami całą prawdę odnośnie składu kosmetyków, tak więc zapraszamy do oglądania. Zapraszam. Formaldehyd. Substancja używana w odżywkach do paznokci w Japonii. Ten składnik został zakazany. Ponoć może powodować grzybice. Kojarzę tę nazwę. Szczerze mówiąc, ja zaczęłam się przyglądać składnikom i nawet teraz będę czytać książkę właśnie o składach różnych kosmetyków, bo właśnie chcę wiedzieć więcej, ale nie wiem, czy aż tyle. No. Ja w ogóle muszę się przyznać, że stosuję odżywkę chyba najbardziej popularną, Eveline'a. 8 w jednym albo 9 w jednym, jeżeli już faktycznie mam jakiś problem z paznokciami, ale nigdy nie czytałam składu. Ja mam właśnie formaldehyd. Jej używałam, mi się nic nie działo i wzmacniała mi paznokcie, ale widziałam obrazki w internecie, gdzie właśnie te paznokcie były straszne. I jeżeli tylko nałożycie odżywkę z formaldehydem, to jeżeli poczujecie takie delikatne pieczenie, od razu zmywajcie, bo naprawdę to się może stać straszną chorobą. Nawet nie wiem, czy coś takiego tam się znajduje. Mi się wydaje, że nawet nie zastanawia się, jak kupujesz lakier, co tak, tam jest. Nie. Bardziej w kremach, podkład, takie rzeczy. Marchewki jeść, a nie odżywki stosować. Dla mnie na przykład ten skład może nie jest aż tak ważny. Ja bardzo bym chciała, żeby na każdym kosmetyku było napisane, czy jest testowany na zwierzętach. Triclosan. To środek przeciwgrzybiczy i bakteriobójczy. Najczęściej używany w mydłach antybakteryjnych, dezodorantach, pastach do zębów i płynach do płukania. W kontakcie z chlorowaną wodą z kranu powoduje powstanie chloroformu w związku podejrzanego o właściwości rakotwórczej. O Boże. I to mnie właśnie przeraża, że to w ogóle przechodzi do środka, do skóry i się gromadzi w skórze. W nas się to gromadzi. To mnie przeraża absolutnie. Jakby... Mnie też. O kurcze, przecież to jest niebezpieczne. Triclosan? No tak, tylko że tu nie jest napisane, wiesz, jakie dawki faktycznie mogą to spowodować i czy faktycznie odnotowano przypadki, gdzie to się stało. Mhm. To jest na razie napisane tylko, że jest szansa, no ale... Te żele antybakteryjne, znaczy, stają się coraz bardziej popularne, w sensie ja naprawdę często dość używam. Więc jak sobie pomyślę, że jestem na wycieczkach. Tak, że potem to zmywam i to mi robi raka. Jezu, straszne, naprawdę, nie, o Jezu. Będę musiała teraz czytać składy, naprawdę. Co nie jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach rakotwórcze tak naprawdę wszystko. W połączeniu z tym, coś z tamtym i tak dalej. A jeszcze jak dodasz to, a jeszcze jak rzucisz tamto i... Ciekawa jestem, czy to w kosmetykach występuje dokładnie pod tą formą, bo ja na przykład miałam wrażenie, że mniej więcej wiem, które substancje są takie do unikania, ale później okazało się, że ta sama substancja może występować pod kilkoma nazwami chemicznymi, więc już teraz nic nie wiem. Myślę, że generalnie życie samo w sobie jest szkodliwe i nigdy nie wiesz, czy paląc papierosy będziesz mieć raka. Niektórzy nie mają wcale raka, to zależy. O parabenach słyszałam. No, parabeny to często zaznaczają, że... Tak. No teraz jest moda na kosmetyki bez parabenów. No. Każda reklama mówi o tym, że dana rzecz nie zabiera parabenów, póki... nie szkodziły i jakkolwiek nie przeszkadzały, to w sumie nikt się też nad nimi nie zastanawiał. Czy tak naprawdę coś się wrzuci do mediów i powiedzą, że to jest złe, no tak. to będzie złe i wszyscy będą o tym gadać. Ale na przykład też na składzie ciężko jest się doczytać, ten kosmetyk ma parabeny albo paraben. Szczególnie zwracam uwagę, żeby szampon do włosów nie zawierał parabenów. I zauważyłam zmianę, no, tak, że tak. Te szampony, które nie mają, łagodniej działają mi na skórę głowy, fajniej wyglądają włosy. Starałam się właśnie wystrzegać wszelkiego rodzaju SLS-ów, właśnie parabenów i tych wszystkich toksycznych rzeczy. I kupiłam szampon, który nie miał w ogóle żadnych tych rzeczy i po prostu nie mył mi włosów, więc... Problem w tym, że te substancje się kumulują w organizmie, bo pewnie jak my używamy jednego szamponu, albo jakiejś jednej substancji, to się nic nie dzieje. Ale jeżeli zaczynam używać kilku kosmetyków, które zawierają te wszystkie szkodliwe związki albo substancje, to wtedy one zaczynają się gromadzić. No tak, to prawda. Aczkolwiek tutaj mam wymienione, że jeszcze jest w tuszach do rzęs. I pastach do zębów. Nie, to nad tym akurat się nie zastanawiam. Tusz do rzęs to po prostu... Musi być fajny. Fajne opakowanie mieć. Tak. Nie, szczoteczkę. Ja na szczoteczkę zwracam uwagę. Nie interesuje mnie skład. Szczoteczka jest ważniejsza. Tak. Tutaj co prawda parabeny zostały przebadane na podstawie szczurów, ale co z innymi substancjami i jak to się ma na przykład na kilogram masy ciała? A, no bo właśnie, na pewno tak, też. Szczurek posmarowany kremem, który ma
mniejszą objętość ciała, no tak. Inaczej zareaguje na ten sam krem, co, który człowiek. No to prawda, to ma sens. Z jednej strony będą ją chronić przed wpływem promieni UV, a z drugiej jednak mogą prowadzić do podrażnień skóry. To w takim razie jest to dobre czy złe? Bo nie rozumiem. No szczerze powiem, że akurat oksybenzon z tych wszystkich przeraża mnie jakby najmniej, bo tutaj te wcześniejsze tam formaldehyd może spowodować grzybice paznokci, triklosan też tam wnika do skóry i rak, rakotwórcze właściwości, parabeny tak samo, też EDTA, a oksybenzon rakotwórczych właściwości z tego co tutaj jest napisane nie ma, całe szczęście. No jednak podrażnią skórę, ale jakby on przeraża mnie najmniej mimo wszystko. One w kosmetykach mają taką zawartość, że właśnie są tak dobrane, żeby nie szkodzić, więc ja ufam jednak tym wszystkim firmom kosmetycznym, no. Że tego jest tyle, ile trzeba, nie za dużo i właśnie w takim. Znaczy powinny być jakieś regulacje dotyczące tego, ile danego składnika, tak. Przynajmniej ufam. Dla mnie najlepszym sposobem to jest kupować kremy, które mają jak najkrótszy skład i takie, o których wiadomo, że są w miarę bezpieczne. Na przykład mam często kosmetyki firmy Ziaja. Tak. Ostatnio magluję krem z mlekiem kozim do twarzy. Albo na przykład też bardzo lubię Taupę, bo Taupa ma bardzo krótki skład. Po prostu uważajcie na siebie i... Ja nic nie wiem. Ja w sumie patrzcie, co kupujecie, bo to... Na pewno jest to ważne, żeby mniej sobie szkodzić. No. I żeby było bio i organic. A coś, co chciałabym kiedyś dostać, rodzino, gdy mnie słuchasz, oglądasz, to pamiętaj, jest taki sklep tutaj nawet niedaleko nas, który się nazywa Fridge bodajże. I tam są kremy, które mają krótki termin ważności, na przykład 6 tygodni, przechowywane w lodówce. I taki krem ponoć nie zawiera niczego, co konserwuje, tylko same dobre rzeczy. Więc jeżeli ktoś kiedyś coś jakoś... Dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy znałyście te substancje. I pamiętajcie, żeby uważać i czytać składy, bo widzicie, co można znaleźć w kosmetykach. A nawet jak przeczytacie, to życzę Wam, żebyście zrozumiały. To już jest inna sprawa. Jeżeli chcecie zobaczyć coś nietoksycznego, to zapraszam na mój kanał, gdzie pokazuję, jak zrobić przyjemne dla oka fryzury. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić Facebook i Instagram Ladies, gdzie możecie znaleźć prawdziwe damy. Oczywiście. Do zobaczenia. Pa.